Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale wideotesty.pl. Jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na test oraz na recenzję karty graficznej. Karty graficznej zaprojektowane jest z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Jest to produkt NVIDIA, a dokładnie model GTX 980. Zapraszam. Zanim sobie włączymy tę kartę i ją przetestujemy, kilka słów na temat samej konstrukcji, bo ta jest dosyć ciekawa. Przede wszystkim karta posiada laminat z logo Gigabyte G1 Gaming. Całość jest czarny. Laminat, tutaj również widzicie, też jest ciemny, natomiast on jest tutaj ładnie schowany pod właśnie samym backplate'em. Obudowa chłodzenia również wykonana jest, moi drodzy, z metalu, z aluminium. Jak widzicie, też czarnego. Trzy wentylatory i tutaj przypatrzcie się na łopatki, które dodatkowo są profilowane. Takich jeszcze Gigabyte nie miał, przynajmniej sobie nie przypominam. One są delikatnie przeźroczyste, no i oczywiście pomagają tutaj w odprowadzeniu ciepła z radiatora. Sam radiator składa się z dwóch aluminiowych, mniejszych radiatorów, połączonych ze sobą ciepłowodami i to, co również widzimy, to jest dosyć solidna miedziana podstawa. Chłodzone są również pamięci, chłodzona jest również sekcja zasilania. Tutaj macie widoczny element chłodzenia sekcji zasilania, a jeżeli tutaj się dobrze przyjrzeć, to również widać chłodzenie pamięci. No i tutaj nie jest to osobny radiatorek, nieduży osobny radiatorek, nie wiem, czy tak będzie to jak trochę o przechyle widoczne, ponieważ całość jest połączona razem z większym radiatorem znajdującym się tutaj w tylnej części obudowy samego chłodzenia. Moi drodzy, zainstalujmy tą kartę graficzną w komputerze, nie czekajmy dłużej i zobaczmy, co to maleństwo potrafi. I kilka słów na temat przede wszystkim parametrów technicznych. GTX 980 GB G1 jest kartą oczywiście podkręconą. I tutaj producent zegaru ustawił na 1228 MHz, jeżeli chodzi o taktowanie rdzenia. Natomiast pamięci fizycznie taktowane są 1753 MHz. Mamy do czynienia z GTX-em, więc karta jeszcze posiada coś takiego jak tryb boost, kiedy te taktowania zostają przyspieszone do 1329 MHz, oczywiście na rdzeniu. Na pokładzie UNIFORCE'a znalazło się 4 GB pamięci typu GDDR5, są to kości Samsunga. Jeżeli chodzi o ilość jednostek cienujących, mam tutaj 2048 shaderów, ilość jednostek RAW64, 128 jednostek TMU. Karta też jest wykonana w procesie 28 nanometrów, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku starszych konstrukcji GTX 780, na przykład 770. Jeżeli chodzi o przepustowość pamięci, szyna 256-bitowa, no i oczywiście tą kartę możemy łączyć w konfiguracji wielokanałowe z innymi, pozwalają nam na to dwa mostki SLI. To, co jest takim charakterystycznym elementem tej karty, to podświetlane logo producenta z boku. Jeżeli macie obudowę z oknem, jak na przykład ta tutaj właśnie testowa H440 od NSZXT, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie się to komponuje. Do prawidłowej pracy karta wymaga podpięcia dwóch złącz 8-pinowych PCI Express i zalecany tutaj przeze mnie zasilacz to minimum jednostka 550 W, niezależnie czy będzie to procesor AMD czy Intela na pokładzie. Zapewni, trzeba też pomyśleć o tym, żeby i zasilaczowi zapewnić odpowiedni komfort pracy. Niestety, ale z uwagi na wymiary karty graficznej pamiętajcie o odpowiedniej obudowie, ponieważ może się okazać, że nie do każdej obudowy Wam ta karta wejdzie. Jak widzicie tutaj NZXT H440, mimo iż cały stelaż tutaj na dyski jest niewyjmowany, jest tak zaprojektowany, że bez problemu tą kartę pomieści. W razie gdyby tutaj to chłodzenie było większe na przykład, no to pozbywamy się którejś z tacek, natomiast pewne ograniczenie może stanowić ewentualnie szerokość karty, natomiast jeszcze nie spotkałem takich konstrukcji, które byłyby aż tak szerokie. Bardzo ciekawe jest wyposażenie w port tej karty graficznej, bo tak jak widzimy na załączonym obrazku, mamy tutaj jeden port HDMI, aż 3 razy DisplayPort oraz 2 porty DVI. Dosyć ciekawe ułożenie, no i przede wszystkim nie możemy tutaj absolutnie narzekać na brak tych portów. Jeżeli chcemy, mamy również port umożliwiający nam podpięcie przejściówki, tak abyśmy podłączyli również złącze analogowe DSAP. Ale tutaj pamiętajcie, że musicie zastosować przejściówkę. To, co także widać, to, że sama karta zajmuje dwa śledzie i nie inaczej jest również w przypadku wysokości całego chłodzenia.
Pierwszym z testów, jakie sobie zaczniemy, to będzie test praktyczny. Zacznę od pomiaru głośności oraz poboru mocy zestawu, kiedy ten jest nieobciążany. Jeżeli chodzi o pobór mocy, od razu do tego sobie dojdziemy. To jak widzicie, w tym momencie pobór przez całą platformę wynosi zaledwie w granicach 70 kilku watów przypomnę, podkręconym procesorze AMD FX8320. Zobaczmy, jak wygląda kwestia temperatury karty graficznej, naszej testowanej karty Gigabyte'a. W tym momencie jest to zaledwie 35 stopni Celsjusza, co stanowi zaledwie 14% prędkości obrotowej wentylatorów, a to przekłada się na niecałe 900 obrotów na minutę. Wartości jak najbardziej zadowalające. W tej chwili wyłączone są już wszystkie wentylatory w obudowie, również te tam na froncie. Wyłączony jest odłączony dysk twardy, ponieważ wszystkie tutaj programy są na dysku SSD Goodrama. Ja odłączam w tym momencie chłodzenie jeszcze procesora. Karta graficzna, proszę bardzo, jak najbardziej pracuje. Ja się teraz wyciszam. Sonometr umieszczony jest w odległości 30 cm od karty graficznej i zobaczmy, jak wygląda głośność tego zestawu. Decybela to była ta wartość najniższa i muszę przyznać, że wartość ta jest jak najbardziej satysfakcjonująca. W tej chwili, nawet z zresztą włączonym chłodzeniem na procesorze, ten komputer jest niesłyszalny. Ja słyszałem tutaj różne opinie. Podobno w przypadku przynajmniej 970 zdarzało się tak, że ludzie mówili, pisali, że te prędkości dochodzą nawet do 1500 obrotów na minutę. Proponuję sprawdzić wersję BIOS karty i czy nie wyszła żadna aktualizacja, bo to może być z tym związane i od tego bym przede wszystkim zaczął. Ta karta, która dotarła do testów G1 GTX 970, kiedy komputer jest nieobciążany, jest niesłyszalna. Bierzemy się w tym momencie za test z gier, czyli to, co najbardziej Was interesuje. Na pierwszy ogień pójdzie Battlefield 4 kampania. I tutaj tak, w tle będzie cały czas włączony program MSI Afterburner, który będzie nam monitorował temperaturę karty graficznej oraz przy okazji pokaże nam, do jakich wartości rozkręca się, a właściwie rozkręcają się wentylatory na chłodzeniu karty graficznej. Klatki będzie nam zliczał program FRAPS, natomiast również przez cały okres tych testów z gier będzie podłączony komputer, cały zestaw do wattomierza i ten pokaże nam pobór mocy przez całą platformę. Uruchamiamy więc sobie grę, to możemy sobie na razie zminimalizować do okienka i lecimy. No i bierzemy się właśnie za Battlefielda. W lewym górnym narożniku widzicie ilość generowanych klatek na sekundę. W tym momencie również na wattomierzu widoczny jest pobór mocy. On w tej chwili wynosi około tam 330 W. Zobaczmy ustawienia grafiki. No tutaj oczywiście nie chyba nie spodziewa się innych jak Ultra i rozdzielczość Full HD. Wracam sobie do rozgrywki. W tym momencie jest to, nie wiem czy tutaj to widać, czy nie. To jest początek misji Singapur. Schodzimy sobie na ląd. I tam mamy do wyeliminowania kilku przeciwników, po czym dochodzimy do autostrady i dalej trzeba przebijać autostradą. To jest tak samo element momentu pomiarowego, z tym, że podczas pomiaru ta szczegółowość grafiki ustawiona jest zawsze na średnią. To po to, żeby również na takich kartach z niższego segmentu cenowego dało jakkolwiek się grać i można było w ogóle te pomiary w sposób sensowny wykonać. W tej chwili ilość generowanych klatek na sekundę to około 70 kilku. Mało jak na tą kartę, trzeba to przyznać, ale jest to zasługa ni mniej, ni więcej, a procesora, który mimo, że i tak jest podkręcony, no tutaj sobie nie daje z tym zdecydowanie po prostu rady już z tą grą. Gdyby tutaj była karta graficzna obsługująca Mantle, to część tego narzutu obliczeniowego na procesor oczywiście przejęłaby karta graficzna. Tak niestety nie ma. W tej chwili widzimy tutaj już, kiedy ta wolniejsza część nam się skończyła, ilość klatek na sekundę wynosi około 120, czasami ponad 130 klatek na sekundę i nie spada. Także nie ma tutaj też jakichś dropów większych. Zobaczymy, co będzie, jak zejdziemy na ląd, czy na ultra z procesorem. Jeszcze raz przypomnę, AMD FX8320, czyli dosyć budżetowa konstrukcja. Nie będzie jakichś większych lagów, które uniemożliwiłyby płynne granie. 90 kilka FPS to jest to, co było najmniej. Teraz spadła do około 70 kilku. Teraz gdzieś tutaj się przebijamy. Trochę trzeba poszczelać. Jeszcze żyje? Co on jakiś taki długowieczny?
Wali, tam i wali. Teraz go chyba zabiłem, ale ja przy okazji też trochę oberwałem. Gra jest cały czas jak najbardziej płynna. No, udało mi się przeżyć, chociaż niewiele brakowało, żeby nie. O, ale ich tam jest. Dobrze, że sobie na niskich ustawiłem, bo by mnie zabili. Dobra, tutaj paru łebków mamy wyeliminowanych. Jedzie jakiś czołg, to się chowają. Skubańcy. Poczekamy, aż trochę podjadą. Rzucimy im z granata albo i dwa nawet pod nogi. Czy to będą wszyscy? No, jak widzicie, ilość klatek cały czas oscyluje w granicy około 100. Dobiegamy sobie teraz do autostrady. Tutaj w tym momencie naprawdę dużo dzieje. Karta ma co robić i nie wiem, czy to słyszycie, czy nie, ale już nie jest bezgłośna, tak jak w przypadku zestawu nieobciążonego. I lecimy sobie z kolejną grą, tym razem niech to będzie Crysis. I rozpoczynamy sobie Crysis, jeżeli chodzi o ustawienia tutaj w tej grze, bo to na pewno Was ciekawi. Wszystko mamy ustawione na high i oczywiście rozdzielczość również jest Full HD 1920x1080 i oczywiście FalSync wyłączony. To jest też element misji pomiarowej swoją drogą. Jak widzicie, ilość klatek ponad 140 momentami tutaj przy wyjściu. Zaraz wychodzimy sobie na powierzchnię. Tu będzie kilku przeciwników do wyeliminowania. Wy obserwujcie FPS-a, ja Wam będę mówił, co się dzieje na Watomierzu. W tej chwili pobór mocy przez całą platformę wynosi ponad 170 watów. On teraz troszeczkę spadł, tu się nie będziemy ukrywali. Okay, ale też ilość klatek bardzo mocno spadła po wyjściu na powierzchnię, bo to było nawet 60 kilka. Okay, tutaj też trochę jest tych łebków. No, była nawet trzcinka jedna. Gdzie tu do mnie strzela? Jak on w ogóle śmie? Dobra, włączymy sobie pancerz. Tam mamy jeszcze jakiegoś gostka. Sobie gdzieś tutaj się przebijemy. Jeden wyeliminowany, tu jeszcze jeden. No, jak widzicie, niestety, ale przy tym procesorze, nawet tak wydajna karta jak 980, no nie jest nam w stanie zapewnić 100% komfortowej rozgrywki, ponieważ ta ilość klatek czasami potrafi mocno spaść. Natomiast są też takie momenty, również podczas rozgrywki, gdzie ta ilość FPS-ów utrzymuje się na bardzo przyzwoitym poziomie. Jednak prawda jest taka, że trudno za to winić GTX 980, a raczej upatrywałbym tutaj problemów po prostu z wydajnością samego procesora. Co do poboru mocy, on do tej pory zarówno podczas rozgrywki w Battlefielda, jak i Crysisa dochodził do 400 W. Zobaczmy maksymalny pobór. 398,2 W. Myślę, że całkiem przyzwoicie. Nie ma tragedii, jeżeli chodzi o tak wydajną kartę graficzną, jak właśnie GTX 980, wersja tej od Gigabyte'a, G1 Gaming. I co, bierzemy się, może teraz jakieś wyścigi, i bierzemy się za grida. Sobie weźmiemy, co my tu mamy. Korwetę. Tu jest coś z nowości, tym chyba ostatnio jechałem, jak się nie mylę. Honda NSX-R. Ok, bierzemy. Co to jest? Punkty kontrolne. Cały czas oczywiście pomiar frapsem, zaraz sobie zobaczymy ustawienia grafiki, jak tutaj wyglądają. I zobaczymy, na co będziemy mogli liczyć przy takich ustawieniach. Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, tutaj nie będę tego zmieniał. Cały czas mamy tak jak podczas testów, podczas pomiaru. Czy już mogę? Jeszcze nie mogę sprawdzić. Chicago. Dobra. O, teraz możemy sobie sprawdzić opcję grafiki. Tutaj mamy wszystko na ultra, dokładnie tak samo jak podczas momentu pomiarowego. No i zobaczmy. To jest też cały czas ponad 100 klatek na sekundę. No jest wydajnie, tak? Nie da się ukryć, że jest wydajnie. Ło, przesadziłem. Trzeba było nie wchodzić na ręcznym, tylko normalnie sobie go, o właśnie, wyhamować. Gdyby w życiu tak można było, to nie byłoby wypadków.
Tutaj tylko troszeczkę gazu odejmiemy. Lubię generalnie rundy w Chicago. Dobra, lecimy sobie. Można sobie troszeczkę też tutaj podriftować. No, gra jest oczywiście całkowicie płynna, komfortowa w 100%. Tu jak widzicie jest monitor 60-hercowy. Widzicie albo i nie widzicie, to już wiecie w każdym razie. Czyli nawet ta ilość tych ponad 100 klatek na sekundę jest niewyświetlana przez sam monitor. Idzie sobie naprawdę bardzo fajnie pograć. Nawet w takich newralgicznych momentach, gdy jak tu widzicie się obijam o coś, no to nie ma problemu z płynnością gry, ta jest cały czas zachowana. No i to by było na tyle. Teraz zapraszam Was na test jeszcze jednej gry, nowości w stawce. Będzie to gra typu free to play. Będzie WOT, czyli World of Tanks w przyszłości, natomiast dzisiaj już zobaczycie World Thunder, czyli samoloty. Gra jest mało wymagająca, to oczywiście wie się samo przez się, natomiast wiele osób lubi tego typu rozgrywki i o nie, to było niedobre. I myślę, że będzie tutaj zainteresowane wynikami właśnie, jakie można uzyskać w tego typu po prostu grach. Tutaj od razu na początku sobie możemy zobaczyć ustawienia, w jakich będziemy grali, czyli Full HD, szczegółowość grafiki maksymalna, oczywiście pełny ekran, VSync wyłączony. Bierzemy sobie więc za grę i ja za chwilę do Was wracam, tylko oczywiście całość się załaduje. Ok, zaczynamy rozgrywkę. Tutaj co prawda jest wbudowana konsola, która pokazuje nam ilość generowanych klatek na sekundę, jednak chciałbym, żeby przede wszystkim te wyniki też były porównywane, czyli cały czas ten sam program. Chociaż niedługo będzie zmiana programu, która nam będzie liczyła generowane klatki na sekundę. W tej chwili jest to ponad 90 FPS-ów, czasami ponad 100, więc gra jest jak najbardziej w pełni komfortowa, w pełni grywalna. Zobaczymy, tutaj mamy ten samolocik bliżej. Tym naszym celem to są tu, o, cele naziemne. Siedzimy mu na ogonie, a sobie beczkę zrobimy. Gdzieś nam uciekł chłopak. Dobra, polecimy gdzieś nisko tutaj na cele. Tutaj będzie więcej, mam nadzieję, że będzie więcej tych samolotów, żeby też nie za nisko. A, i się roztrzaskałem. No i w tym momencie trochę ta ilość klatek na sekundę spadła, ale to też dlatego, że samolocie rozbili z gry, można powiedzieć, wyszliśmy. No zobaczymy, jak długo tu będzie trzeba czekać na dołączenie do gry. No, nie ma tragedii. W ogóle to jest początek, także jakiś tam mam słaby samolot i jeszcze nie ogarniam całkowicie tej gry. Tutaj wykańczają naszych, spróbujemy tam dotrzeć do tamtych celów. Też może sobie niżej troszeczkę zejdziemy. Na maksa dajemy. Zmniejsz prędkość, spadaj. Tutaj mamy spalone budynki. Może się jakiś samolot obił. I do góry. Dobrze, ładnie, na boczek. Gdzieś tutaj sobie. Aj. Robimy nawrót. No, tu za dużo nie zostało. Ło. Aż chyba kołami. Dobra, trzeba się gdzieś wycofać, bo mnie tutaj ładnie atakują. I do góry. O, ale się udało. Aj, to już jest po mnie. A, dobra, kończymy to. Test jest gier zakończony. Ja tutaj już wrzuciłem jeszcze benchmark, żeby nam trzymał tą kartę graficzną na odpowiednim poziomie. To, że jest głośniej, to od razu słychać. To jest pierwsza rzecz. Zobaczmy, ile głośniej.
46,8, 46,9 decybela, tyle w tym momencie uzyskuje karta Gigabyte'a, a ma to miejsce przy 67% prędkości obrotowej wentylatoru, czyli dokładnie tyle samo, ile wynosiła prędkość maksymalna i temperatura, bo to będzie Was na pewno interesowało, maksymalna temperatura to, moi drodzy, 60, tutaj mamy 5, 66 stopni Celsjusza, to jest temperatura maksymalna, jaką po prostu ta karta graficzna uzyskała podczas testów. I zostaje nam na koniec jeszcze pobór mocy przez całą platformę testową. Tutaj w tym w zasadzie widzicie, kiedy jest obciążona sama karta graficzna. Zobaczmy maksymalnie, ile to było. Maksymalny pobór mocy przez całą platformę testową podczas gier wyniósł 398 W z małym kawałkiem. Jesteśmy już, moi drodzy, po testach, również oczywiście po testach z gier, karty od Gigabyte'a, G1 GTX 980 z chłodzeniem Windforce. Kilka słów podsumowania. Zacznę może od głośności pracy. Karta zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o kulturę pracy w spoczynku. Ona jest po prostu niesłyszalna. Jeżeli macie do tego duet z jakimś cichym zasilaczem, cichym chłodzeniem, nie macie żadnego dysku twardego, no to w zasadzie tej karty nie słychać. I tutaj od razu informacja, ponieważ często gdzieś tam przewija się w przypadku właśnie serii 900, nowej serii 900 GTX-ów, kwestia piszczących cewek. Ja tutaj na tym sam czegoś takiego absolutnie nie zaobserwowałem, zarówno podczas spoczynku, jak i również podczas obciążania i nieważne, czy karta była obciążana po prostu normalnie grami, programami do renderingu, które również wykorzystują osobliczniową kartę graficzną, czy także testami syntetycznymi, bo takie również przeprowadzałem, tego problemu tutaj po prostu nie ma. Natomiast głośność pracy podczas obciążenia no już jest zdecydowanie inna i karta staje się wyraźnie bardziej słyszalna, natomiast w zasadzie to jest cały czas tak samo, powiedzmy podobny poziom jak topowe konstrukcje, nawet 780, 780 Ti, także tutaj ta karta jakoś mocno nie odstaje od tej, powiedzmy, negatywnej czołówki, chociaż to negatywne to jest takie słabe trochę słowo, no ale wiadomo, o co chodzi, także no kartę po prostu już tutaj słychać. Co do temperatur, przyznam, że tutaj również duży plus. Te dwa aluminiowe radiatory ciepłowody oraz miedziana podstawa robią swoje, do tego trzy wentylatory, które bez problemu są w stanie odprowadzić ciepło z tej obudowy i to nawet w takiej obudowie jak NZXTH440, która jak wiecie jest obudową wyciszaną, mimo iż ma dobry przepływ powietrza, to nie uzyskamy tutaj takich temperatur jak w przypadku obudów, które są jeszcze lepiej wentylowane, które nie są dodatkowo wyciszane matami, które powodują także, że po prostu całość wnętrza się bardziej nagrzewa. Moi drodzy, co do wydajności, no w tym momencie ta karta jest liderem i to myślę, że chyba od początku testu nie ulegało wątpliwości, natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych grach wyraźnie dało się zaznaczyć spadki FPS, natomiast ich nie wiązałbym samą kartą graficzną, ale z procesorem, który jest w naszej platformie testowej. Mimo tego, że on był podkręcony do granic możliwości, dało się zaobserwować po prostu spadki. Na szczęście one też nie schodziły poniżej progu płynności, więc każda gra bez problemu jest na tej karcie oczywiście w pełni grywalna i w pełni komfortowa. Karta posiada 4 GB wbudowanej pamięci RAM, więc tutaj bez problemu również sobie puścimy gry na wyższych rozdzielczościach, na przykład łącząc chociażby ze sobą trzy monitory i te gry będą cały czas oczywiście w pełni grywalne. Bardzo fajnym bajerem jest podświetlane logo. Takie samo podświetlane logo znajdziecie również w GTX 970 od Gigabyte'a. Za chwilę również będzie recenzja i tamtej karty. No i to, co jest dużym plusem, to obecność backplate'u. Całość karty niestety troszeczkę waży i nie jest to również konstrukcja najkrótsza. Tutaj laminat, który o, tutaj zaraz się kończy, przedłuża delikatnie obudowa samego układu chłodzenia, kawałeczek też wychodzi radiator z ciepłowodami, ale jeżeli to się ma przyczynić do tego, że ta karta ma tak dobre temperatury, które przypomnę podczas obciążania grami, nie przekraczały nawet 70 stopni Celsjusza przy temperaturze otoczenia 23 stopni, to jest wynik bardzo dobry i tutaj jestem w stanie to przeboleć, natomiast musicie też pamiętać o tym, żeby w obudowie zarezerwować odpowiednią ilość miejsca. Mimo tego, że to chłodzenie jest tak długie, nie jest wysokie, zajmuje standardowo dwa sloty, szerokość samej karty również jest standardowa. Do prawidłowej pracy wystarczy 550W zasilacz, czyli bez problemu jesteście w stanie kupić dobrą jednostkę w cenie 200-220 zł, taka, która poradzi sobie z
obsługą tej karty. I to, co również zaliczam tutaj na duży plus, to jest duża ilość złączy, bo to mamy port HDMI, mamy aż 3 DisplayPorty i do tego jeszcze 2 DVI, gdzie możemy do jednego podpiąć przejściówkę na DisApp, więc jeżeli ktoś chce podłączać tak topową kartę graficzną i tak wydajną kartę graficzną do starego monitora, również ma takie prawo, również ma taką możliwość. Jeżeli chodzi o minusy, to już wspominałem, to tutaj przede wszystkim głośność pracy tej karty graficznej. Moim zdaniem, nawet kosztem temperatur, można by trochę BIOS tak zaprogramować, żeby po prostu prędkość obrotowa była niższa, tym samym wyższa kultura pracy, ale kosztem temperatur, coś za coś, wszystko zależy, czego oczekujecie. Moi drodzy, to jest na tyle w tej recenzji. Ja oczywiście do pełnej wersji tekstowej, gdzie znajdziecie wszystkie wyniki z wszystkich gier, zapraszam Was na stronę naszego portalu, a link tradycyjnie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, czy to z tą kartą graficzną, czy też jakiekolwiek inne związane z technologią, zapraszam na nasze forum wideotesty.pl. Link do forum również będzie w opisie. Ode mnie na dzisiaj to jest na tyle. Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.